Witajcie w następnej degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Siren i jest to Cocoa and Hazelnut Broken Dream Twisted Breakfast Stout. Broken Dream piłem troszkę dawno już temu. To jest modyfikowana wersja, dostępna w Aździe. 5,8% alkoholu, ale pamiętam, że oryginalny Broken Dream miał 6,5%. Jest też taka drobna różnica w chmielach, bo stara wersja była chmielona Magnum, ta jest chmielona Apollo. Już tam nie wnikałem w różnice słodowe, no bo tutaj dodali kakao i ekstrakt leszczynowy z orzeszków. Do tego jest oczywiście laktoza. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Może jest to taka troszkę zubożona wersja dla supermarketu. Ale etykieta, jak zwykle, naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Dobra, przejdźmy do piwa. Bardzo ciemne. Tu jak wezmę pod lampę, to tak nieco tutaj przy stopce gdzieś tam jakiś leciutki przebłysk jest, a tak to nic. Piana drobno-pęcherzykowa, beżowa, nawet bym powiedział, że jasno-brązowa po prostu. Teraz zdążyła troszkę opaść, ale wygląda przyzwoicie. Także jak na stout wygląda ok. Rzeczywiście dowalili tej esencji orzechów laskowych bardzo dużo. Normalnie tak jakbyście zmielili garść orzechów i macie taką tłustą masę przypominającą masło orzechowe. Super. Naprawdę fajny aromat, chociaż jest to esencja, ale naprawdę fajny i dosyć duży aromat. Do tego jest trochę takich palonych nut. Kawowych. No. Chciałem powiedzieć, że to gdzieś kakao, ale raczej kawa i paloność tutaj przeważają. I od groma tych włoskich, nie włoskich, tylko laskowych orzechów. Bardzo fajnie. Czemu nie? Tak gęsto, oleiście, orzechowo, z takimi palonymi akcentami kawowymi. Jest ok. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Niskie nasycenie. Spora paloność od razu. Lekka kremowość, ale naprawdę lekka. Jest dużo palonej kawy. Takiego gorzkiego holenderskiego kakao. Normalnie jakbyście proszku się najedli. Już tych orzechów tak bardzo nie czuć w smaku. Jest praktycznie całość jest w aromacie. Jest fajne takie, fajna palona goryczka. Ciemna czekolada z kawą. Ona dosyć długa jest, ale łagodnie opada, jest wszystko w porządku. Może jest odrobina albido grejpfrutowego z jakimiś ziołowymi akcentami, ale to może moja wyobraźnia, bo paloność jest naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast pomiędzy gdzieś jest takie dosyć lekkie ciało, w sensie praktycznie dry stoutu. Bardzo bym chciał, żeby było na przykład więcej laktozy, żeby to było bardziej kremowe, miało lepszą konsystencję. To by bardzo dużo dało. A tak zostajemy z taką jakąś pustką. Chociaż są takie owocowe akcenty, lekka kwaskowość,
No ogólnie jest fajnie. Natomiast już mam tylko wrażenie po orzechach laskowych. Jest więcej kakao, kawy, czekolady ciemnej i paloności. Bardzo dużo paloności. Także ogólnie jest to przyjemne piwo. Natomiast macie taką jakąś dziurę w środku, która jest tylko po łebkach zapełniona tymi owocowymi akcentami, lekką kwaskowością, która dodaje oczywiście pijalności. Wydaje mi się, że oryginalne piwo parę lat temu było ciekawsze, może dlatego, że było mocniejsze. No ale trzeba by skonfrontować, że tak powiem, jedno do drugiego, a z pamięci to tak pamięć może zawodzić. Ale wydaje mi się, że to było ciekawsze. Znaczy, to ma fajne aromaty, ma fajne smaki, nie powiem, że nie. Ale to bardziej jest takie piwo dla supermarketu, trochę okrojone. Trochę trzeba było zaoszczędzić, bo Asda dała im cenę, której nie mogli przekroczyć. No i na czymś trzeba było oszczędzać, podejrzewam. Dlatego jest ten aromat, podejrzewam. Zresztą orzechy tak nie bardzo nadają się do piwa, bo za dużo mają olejków, prawda? I to przeszkadza. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to piwo fajne i warte spróbowania na pewno. Fajnie się je pije. Szkoda, że nie mogę tego porównać z oryginałem. To by było ciekawe. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, a przez to nie opuśćcie żadnej nowej ale degustacji. I oczywiście możecie rozsyłać linki do tego wideo znajomym, żeby też mogli się z nim zapoznać. Wasze zdrowie. Cheers.